O bohaterstwie i zdradzie w wieczór poprzedzający kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Nad takimi postawami zastanawiali się uczestnicy debaty zorganizowanej w Uniwersytecie Papieskim przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej. Autorzy biografii generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz pułkownika Kuklińskiego wraz z młodymi ludźmi porównywali też obydwie sylwetki. Od początku do końca wraz z wprowadzeniem stanu wojennego do jego odwołania towarzyszyła osobom wprowadzającym zdrada. Zdradzili naród polski, zdradzili państwo polskie. Wprowadzali ten stan wojenny przeciw własnemu narodowi. Ja patrzę na Jaruzelskiego trochę inaczej jak cała reszta nawet historyków. To znaczy moje studia nad pułkownikiem Kuklińskim sprawiły, że jakby otworzył się przede mną zupełnie nowy obszar do rozważań. Sprawa na przykład gotowania się Polski Ludowej i Ludowego Wojska Polskiego do wojny, a on na czele tego wojska i państwa stał, do wojny z Zachodem, która z kolei miała spowodować olbrzymie straty ludzkie w Polsce, w narodzie polskim, to jest ponad 3 miliony ludzi, że to jest jakby główna moja linia oceny generała Jaruzelskiego. Pułkownik Kukliński wielokrotnie tłumaczył swoje postępowanie z listopada i grudnia 1981 roku. On wiedział, że stan wojenny będzie, nie znał tylko dokładnej daty, ale zdawał sobie sprawę, że ta wiedza, jaką przekazał Amerykanom, jest teraz w ich dyspozycji. On oczywiście mógłby stanąć przed mikrofonem na przykład Wolnej Europy i powiedzieć Polakom, co się dzieje i wtedy wziąłby na swoje sumienie krew tysięcy Polaków, bo to byłoby większe powstanie niż na Węgrzech w 1956 roku. Ratownicy GOPR i TOPR od przyszłego